Dzień dobry, Jacku. Dziękuję, że poświęcasz nam chwilę. W tym roku Stowarzyszenie Mieszkaniczne obchodzi piękny jubileusz, dziesięciolecia. Gratuluję wytrwałości, bo chyba przeżywaliście chwilę znacznego rozwoju, euforii, ale też bardzo trudne czasy pandemii, lockdownu. Tak, rzeczywiście stowarzyszenie już jest na rynku 10 lat i przez te 10 lat wydarzyły się takie rzeczy jak właśnie COVID, jak wojna. Także jak euforia na rynku, czy ewentualnie wzrosty, czy spadki na nieruchomościach. Więc rzeczywiście przeżyliśmy dużo i mamy przeżyć jeszcze ochotę dużo, dużo więcej tak naprawdę. Także stowarzyszenie jest założone nie tylko na 10 lat, ale można powiedzieć na setki lat, żeby kolejne pokolenie również korzystały z tego. Tak, jak wspomnieliśmy, prowadzić stowarzyszenie od samego początku, czyli już ponad 10 lat. Czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie? Stowarzyszenie, tak jak sama nazwa wskazuje, stowarzysza tak naprawdę. Stowarzysza ludzi i ludzie są najważniejsi. Jeżeli chodzi o to, co robimy, organizujemy spotkania. Jest 20 ponad oddziałów w Polsce, za granicą, gdzie ludzie mogą się spotkać, porozmawiać, poznać, wymienić doświadczeniami, podzielić się również doświadczeniami złymi czy dobrymi, pomóc sobie. Także to jest główny jakby cel stowarzyszenia. Mhm. A co zmieniło się na przełomie tych wszystkich 10 lat? Och, bardzo dużo. Bo tak naprawdę jak uruchamialiśmy stowarzyszenie, a wtedy było nas 12 osób, dzisiaj już jest 21 tysięcy członków i sympatyków, wszyscy generalnie albo 99% osób zajmowaliśmy się najmem długoterminowym. Natomiast przez te 10 lat zmieniło się ogromnie dużo. Teraz jest najem krótkoterminowy, hybrydowy. Jest również kwestia flipów. Kiedyś nawet nie istniało, taka nazwa nie istniała. Mamy również deweloperów w swoim gronie, mamy również firmy, które remontują, mamy również pośredników. No wszystko, cokolwiek jest wokół rynku nieruchomości, my jako Stowarzyszenie i Parasol przyjęliśmy pod swoje skrzydła, więc rozwinęliśmy się z jednej jakby branży najmu długoterminowego do wszystkich branż tak naprawdę, które są na rynku nieruchomości. Wspomniałeś, że członków i sympatyków jest ponad 21 tysięcy. Czy każdy może przystąpić do stowarzyszenia? Tak, jak najbardziej tak. I my na wszystkich jesteśmy otwarci, na wszystkie osoby. I nieważne, czy ktoś ma jedną nieruchomość, czy ma 100 nieruchomości, czy nie ma żadnej nieruchomości, dla każdego znajdzie się miejsce, bo każdy kiedyś gdzieś zaczynał. Więc właśnie po to są te osoby, które mają dużo nieruchomości, żeby przekazywać wiedzę osobom, które mają mniej. Ale tak jak wspomniałem, dla każdego jest stowarzyszenie. Mhm. Co oni zyskują? Tak naprawdę te osoby, które są u nas, zyskują kontakty i to wydaje mi się jest najważniejszą kwestią. Kontakty i tą taką systematykę, ponieważ w stowarzyszeniu mamy taką zasadę, że każdy oddział co miesiąc robi spotkanie. Osoby mogą się spotkać, powiedzieć, jakie mają problemy, co szukają, kogo szukają ewentualnie, albo co chcą zrobić. I de facto kwestia kontaktu, wymiany wiedzy, dostęp do ekspertów, dostęp do partnerów, dostęp do różnego rodzaju programów, które uruchamiamy, dostęp do kongresów, dostęp również do specjalistów z tej branży jest ważny, bo przez 10 lat tak naprawdę poznaliśmy bardzo dużo ludzi, ja poznałem bardzo dużo ludzi i to jest ogromny rozwój, jeżeli chodzi o kwestie każdego człowieka. I jak mamy problemy, no to co z nimi robimy? To potrzebujemy z kimś skonsultować. Jak mamy kilka osób, możemy zadzwonić, dopytać się, rozwiązać każdy problem. Czy dajecie jakieś wsparcie tym nowym osobom, żeby poznali tych wszystkich waszych członków? No jednak 21 tysięcy to jest spora liczba. Jak to wygląda fizycznie? Tak, każda osoba nowa, która przychodzi do nas, może przyjść na spotkanie lokalne, na szkolenie lokalne, gdzie ma taką jedną minutę na przedstawienie się. My oczywiście pomagamy, jak to zrobić, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że na takim szkoleniu jest 100 osób, więc te osoby wszystkie, które chcą się przedstawić, muszą mieć jakąś taki schemat robienia tego. Więc podpowiadam, co powiedzieć, żeby to było spójne, zwięzłe na temat i zostało w głowach innych osób. Nowe osoby prowadzone są za rękę. Bo jak przychodzą do nas na spotkanie, to wiadomo, że każdy jest przytłoczony tym, że jest dużo osób, nie wie, jak się przedstawić. Ale my pokazujemy dokładnie na slajdzie, co masz powiedzieć. To i to, co potrzebujesz, czym się borykasz, jakie masz problemy. I tak naprawdę to jest jakby pierwszy początek. Później lider, który jest odpowiedzialny za dany oddział, tą osobę może poprowadzić. Ponieważ jeżeli ktoś ma problem z tym, że nie może się przedstawić w sposób taki płynny na takim dużym spotkaniu, gdzie jest wiele osób, to powinna pójść do lidera, powiedzieć, z czym się boryka, jaki ma problem, kogo chciałby poznać i ten lider poprowadzi ją po prostu za rękę tak naprawdę. A co za tym idzie, tak naprawdę ona poznaje już swój taki jakby tutaj obszar oddziału lokalnego,
Natomiast pracujemy obecnie, mamy taką naszą wewnętrzną bazę członków, natomiast ona głównie działa w oddziałach lokalnych, natomiast chcielibyśmy, żeby ona działała globalnie, czyli osoba, która jest z Warszawy, powinna poznawać również członków z oddziałów innych. Więc jakby poprzez jednominutową prezentację, później kontakt z liderem i wejście na globalny jakby obszar, taka osoba, która jest nowa, pozna tak naprawdę wszystkie osoby, które są w stowarzyszeniu. Czyli reasumując, całą opiekę na pewno przejmujecie nad taką osobą i już prowadzicie go według tego, co on potrzebuje. Tak, aczkolwiek nie robimy czegoś takiego jak taki babysitting. Jest sytuacja taka, że każda osoba musi sobie radzić, więc musi zadawać odpowiednie pytania. I jak jest poprowadzona przez chwilę przez lidera, czy ewentualnie przez kolegów w danym oddziale, no to ona powinna dalej ewentualnie iść i dalej się rozwijać, dalej pytać tak naprawdę. No i wszystkie pytania są dobre tak naprawdę. Nie ma co się ograniczać, nie ma co ewentualnie obawiać się, że jakieś pytanie jest nie na miejscu, bo de facto nie ma czegoś takiego w stowarzyszeniu. Piszesz książkę. O czym ona będzie? Tak, piszesz książkę to takie duże słowo. Książka będzie o życiu, będzie ona podzielona na dwie takie części, część taką biznesową i część prywatną. I już wiele lat jakby zbieram się z tym, żeby zebrać do kupy doświadczenia moje, ponieważ ja i pracowałem w Polsce, za granicą, w wielu krajach, w dużych korporacjach, więc jakby to doświadczenie, które mam takie prywatne, ponieważ również mam dwie córki, więc jakby to też ta wiedza, którą mam biznesową czy prywatną, chciałbym przekazać czy to moim dzieciom, czy ewentualnie nawet innym pokoleniom. A jak to zrobić, jak nie w postaci książki? I już od wielu lat piszę trochę tak spis treści, piszę pewne zagadnienia takie ważne, edukuję się i chciałbym pomóc osobom, żeby po przeczytaniu tej książki zdobyły wiedzę taką, co nie da rady jej zdobyć podczas spotkania ze mną, bo tego jest bardzo dużo, tych zagadnień jest bardzo dużo, więc będzie rzeczywiście podzielone na dwie części. Jak ktoś będzie chciał tylko prywatne rzeczy związane ze zdrowiem, zachowaniem, jakby takim codziennym życiem, znalezieniem się właśnie w społeczności, w tym, co nas otacza, tam też znajdzie. Jak również znajdzie takie biznesowe, co mi się udało, co mi się nie udało, jak sobie z tym poradziłem, czy jak sobie radzić ewentualnie. Takimi rzeczami chciałem się właśnie podzielić. Słyszałem, że będziemy też produkować vloga właśnie z podpowiedziami biznesowymi dla naszych członków, bo wspomniałeś, że też chcesz dzielić się tą wiedzą z innymi, prawda? Tak, oczywiście. Jakby nic do grobu nie zostawiamy, nie chcemy tego zabierać. Książka czy vlog właśnie służy temu, że chcemy się podzielić tymi wszystkimi informacjami, więc jak najbardziej. To będą takie piguły informacyjne, takie krótkie, zwięzłe, ale na temat rzeczy. Jak wiecie, ja jestem inżynierem, więc lubię takie rzeczy albo w punktach, albo w bulletach przekazywać, więc na pewno będą takie zagadnienia, które przydadzą się w życiu, czy to w życiu prywatnym, czy to w życiu takim biznesowym, służbowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego i życzę wszystkim powodzenia. Korzystajcie z tej wiedzy, korzystajcie ze stowarzyszenia, korzystajcie z ludzi i ze wszystkiego, co przygotowaliśmy tutaj dla Was. Także powodzenia, trzymam kciuki. Jak macie pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję bardzo.